Cześć, z tej strony Rafał. Dziś pokażę Wam moje 3 ulubione sposoby przygotowania kawy w terenie. Wybrałem dla Was 3 różne sposoby przygotowania w miarę dobrej jakości kawy w terenie, które jednocześnie niespecjalnie będą obciążały Wasz plecak czy Wasze sakwy rowerowe. Każdy z nich reprezentuje nieco inną jakość parzenia, jednocześnie też reprezentuje niższą lub wyższą wagę całego zestawu. Pod tym kątem właśnie te 3 sposoby są dość ciekawe, dlatego że jak prawdopodobnie możecie podejrzewać, im więcej ze sobą zabierzecie w teren, tym lepsza kawa będzie, jednocześnie im prostszy sposób i lżejszy wybierzecie, tym ta kawa będzie taka sobie. Możecie spróbować sobie oczywiście sami i zdecydować, na jaki kompromis jesteście gotowi. A więc od mojej lewej, Waszej prawej mamy zestaw do przygotowania kawy w Aeropressie. Mamy tutaj moją ulubioną kawę Etiopię Velene. Jest młynek, w moim przypadku to jest akurat Porlex w wersji Toll. Standardowy Aeropress, tutaj ten element akurat się nie różni, Aeropress jest ikoną samą w sobie, więc tutaj nie ma różnych wariantów. I oczywiście papierowe filtry do Aeropressu. Drugim sposobem, który widzicie tutaj, to jest kawa w jednorazowych filtrach od Gull Cafe, chyba ze Szczecina, tak mi się wydaje. Tak, ze Szczecina. I ostatnim sposobem, bardzo popularnym, szczególnie w Stanach, wśród osób, które przemierzają długodystansowe szlaki w stylu na przykład PCT, i to jest Starbucks Via. Oczywiście jakby do każdego z tych zestawów potrzebujecie też standardowy zestaw do gotowania. W moim przypadku akurat będzie to palnik BRS 3000, chyba ten taki tytanowy palniczek, bardzo popularny na AliExpressie. Bot 700 firmy Wargo, czyli ten taki garnuszek, który może być jednocześnie zakręcany. Mam tutaj też Snowpeaka, czyli tytanowego sporka, i kubeczek. Zaczniemy od przygotowania kawy w Aeropressie. Przygotowanie kawy z Aeropressu zajmuje w zasadzie najwięcej czasu, jeżeli bierzemy pod uwagę te wszystkie sposoby tutaj, czyli te 3. Oczywiście można zrezygnować z mielenia kawy, więc oczywiście wtedy młynek na przykład może zostać w domu, a zamiast kawy ziarnistej może się zdecydować na wzięcie już kawy zmielonej. No tylko że do Aeropressu trzeba zwrócić uwagę, żeby ta kawa zmielona nie była tak jak popularnie dostępne zmielone kawy, czyli bardzo drobno. Tylko do Aeropressu kawa powinna być zmielona tak średnio drobno. Na tym akurat Porlexie, który jest dość uniwersalny i dość popularny, można powiedzieć, w świadku Aeropressu, dlatego że jego plusem jest to, że świetnie mieści się do środka samego Aeropressu. To akurat ja na tym młynku mam ustawiony 7 kliknięć jakby od tyłu. 7 kliknięć od maksymalnie dokręconych żaren. Więc tak, z tego można oczywiście zrezygnować i zabrać ze sobą odpowiednio zmieloną wcześniej kawę, zabrać ze sobą w teren. No i w zasadzie gotujemy wodę, odczekujemy troszkę, żeby to nie był wrzątek, tylko żeby woda była gorąca. Wsypujemy
zmieloną kawę do aeropresu, zalewamy wodą, mieszamy, filtr papierowy przelewamy też gorącą wodą, zakręcamy, czekamy chwilę i wyciskamy całość do kubka. No, w mojej ocenie kawa z aeropresu jest zdecydowanie najlepsza, najlepsza z tych wszystkich. Oczywiście jeszcze zależy, na jaką kawę akurat się zdecydujecie, ale według mnie jest najbardziej wyrazista z tych wszystkich. Jest najbardziej wyraźna i ma, jeżeli odpowiednią, tak jak na przykład w tym przypadku Etiopię, jest najbardziej owocowa, najprzyjemniejsza. Dobra, ale przechodzimy w takim razie do drugiego sposobu, który w zasadzie odkryłem stosunkowo niedawno i to są jednorazowe saszetki właśnie z już zmieloną kawą do przygotowania w stylu drip, czyli nie trzeba brać ze sobą na przykład dripa tam V60, tylko można wziąć taką płaską, jednorazową saszetkę. I cóż, przygotujemy sobie teraz taką kawę właśnie z dripa. Half the people die while the rest of us are splitting hairs. It's a good world. To jest oczywiście kwestia jakichś indywidualnych preferencji. Ja wolę akurat kawę z aeropresu, ponieważ wydaje mi się, że jest troszkę bardziej wyrazista. Ta kawa z dripa dla mnie jest zbyt łagodna, jest troszkę płastsza i te pojedyncze smaki są mniej wyczuwalne. Aczkolwiek wciąż jest to bardzo dobra alternatywa. Ta akurat Gul Cafe, producent, ma w swojej ofercie kilka różnych kaw i z Brazylii, i z Kenii, i Etiopii, także na pewno każdy dopasuje sobie coś dla siebie. Jak widzieliście, sposób przygotowania jest banalnie prosty. Otwieracie sobie saszetkę, wyjmujecie jednorazowego dripa z już wsypaną kawą. Wszystko, co należy zrobić, to otworzyć go, odgiąć skrzydełka do zamocowania na kubku i po 20-sekundowej preinfuzji, później jeszcze ponownie i jeszcze raz zalać całego dripa gorącą wodą. Także docelowo wychodzi 200 ml kawy w tym sposobie. W aeropresie było około 260 ml kawy. No i przed nami ostatni, trzeci sposób, jeszcze prostszy od jednorazowego dripa od Gul Cafe, i to jest Starbucks Via. Taka malutka saszetka. Wszystko, co należy zrobić, to wsypać do kubeczka, zalać gorącą wodą, wymieszać i 180 ml kawy w ten sposób przygotujemy, a zaraz zobaczymy, jak smakuje. Zobaczmy w takim razie, jak Starbucks zwija w porównaniu do dwóch pozostałych. No, na pewno jest to najgorzej smakująca kawa w tym zestawieniu. Jest zdecydowanie lepsza niż wszystkie kawy rozpuszczalne, jakie znajdziecie na rynku. To bez dwóch zdań. Natomiast no, w porównaniu do dwóch tych tutaj alternatywnych sposobów parzenia, no to jest najmniej pasująca. Mi przynajmniej. To jest akurat Italian Roast, bo jest jeszcze chyba Brazilian Roast. W każdym razie bardzo akceptowalna kawa, ale jakby jakościowo czy smakowo według mnie najgorzej z tych wszystkich trzech. Ale przejdźmy w takim razie do podsumowania. Mamy Aeropress. Aeropress według mnie najsmaczniejsza kawa, ale musicie nosić najwięcej ze sobą.
Wydaje mi się też, że jeżeli jesteście osobą, która w towarzystwie przygotowuje kawę, to Aeropress jest też najlepszy, dlatego że jakby zabieracie jedno urządzenie plus paczkę kawy, ewentualnie młynek bądź już wcześniej zmieloną kawę i w tym zabierając najmniej jednocześnie jesteście w stanie zrobić najwięcej kawy. Ale wciąż jest to najcięższy sposób. Później mamy jednorazowe dripy. Bardzo dobra kawa. Zdecydowanie mniej trzeba zabierać ze sobą niż w przypadku Aeropressu. Jest to dużo lżejszy sposób. Jedyny minus tak naprawdę, jaki widzę, bo smak jest oczywiście kwestią subiektywną, więc komuś będzie smakowało, komuś mniej. Jedyny minus, jaki tutaj widzę i w tej sprawie też kontaktowałem się z producentem, to jest duża ilość śmieci, jaka pozostaje po tym sposobie parzenia, bo mamy i sam drip, i jeszcze te skrzydełka, i całą też tutaj saszetkę, więc produkujemy sporo śmieci, a osiągamy w zasadzie jedną kawę. Niestety producent na moje pytanie, czy te rzeczy są jakby do przetworzenia, czy te elementy podlegają recyklingowi, niestety nie potrafił odpowiedzieć. Wszystko, jedyną informację, jaką posiada, to, że jest to jednorazowe, więc prawdopodobnie z recyklingiem tych elementów może być nieco gorzej. Więc tutaj w przypadku takiego wyjścia na przykład w góry, przygotowania kawy, no to później musicie mieć świadomość tego, że musicie to znieść ze sobą w dół. Kiedy tak naprawdę fusy, no kwestia dyskusyjna, można wysypać, można nie wysypywać, można zbierać, no to tutaj jednak tych śmieci pozostaje dość sporo. No i ostatni sposób, czyli właśnie Starbucks zwija najlżejszy sposób. Kawa smakująca najgorzej, ale najłatwiejszy do przygotowania i śmieci również jest z tego tytułu bardzo mało. Tak więc zależnie, gdzie się wybieracie i w jaki sposób, na pewno można tutaj coś dostosować. Jeżeli wybieracie się na bardziej stacjonarny wyjazd z większą ekipą, chcecie im zaserwować, chcecie współtowarzyszom zaserwować dobrą kawę, zdecydowanie Aeropress. Jeżeli wybieracie się na jakąś taką wycieczkę bardziej miejską, typu lot do Londynu i tam kilka dni, a wciąż chcecie wypić swoją ulubioną kawę, Aeropress, świetny sposób. Można go przewozić włącznie z młynkiem w bagażu podręcznym, z tym nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli wyskakujecie sobie na przykład na jeden bądź dwa dni do lasu, typu całodniowa wycieczka rowerowa, jeden nocleg i w niedzielę, cała niedziela powrotu, wydaje mi się, że tego typu sposób przygotowania kawy, czyli ghoul cafe i jednorazowe dripy, może się sprawdzić najlepiej, dlatego że na rowerze przejeżdżacie przez miejscowości najróżniejsze, śmietniki są te, dość sporą ilość śmieci łatwo można wyrzucić, jednocześnie jest to szybkie, lekkie, pakowne do małych sakw rowerowych. Całkiem dobry sposób. Natomiast jeżeli wybieracie się na jakieś długie trekkingi jakimiś długodystansowymi szlakami w stylu choćby polskiego głównego szlaku Beskidzkiego, czy jakieś długie trasy w Alpach, no to zdecydowanie chyba polecałbym najlżejszy sposób, czyli Starbucksa wije. Tak jak mówiłem, no kawa o troszkę gorszym smaku, ale tutaj chyba najbardziej istotna jest po prostu waga i objętość zabieranego ze sobą jedzenia i sprzętu. Także wtedy Starbucks zwija. To w zasadzie ode mnie wszystko. My się zbieramy na ciasto i kawę teraz, skoro już mamy tyle przygotowanych kaw. A Wam dziękujemy za uwagę i do następnego filmu. Cześć!